Mamy takie równanie: 5 razy x odjąć 3 równa się 4 razy x dodać 3. I chcemy z tego równania wyznaczyć x. Szukamy takiego x, który spełnia to równanie. Jest taka liczba, że jeżeli pomnożę ją razy 5, odejmę od tego 3, to będzie to to samo, co 4 razy ta liczba i dodane do tego 3. Zanim zastanowimy się, jak takie równanie rozwiązać, spróbujmy sprawdzić, czy spełniają je jakieś przykładowe liczby. Mamy tu kilka propozycji. Mamy x równe 5, x równe 6 i x równe 7. A Waszym zadaniem teraz jest zatrzymanie tego wideo i sprawdzenie, czy któryś z tych xów spełnia to równanie. Która z tych wartości x sprawi, że to równanie będzie po podstawieniu prawdziwe? Ok, zakładam, że spróbowaliście. Sprawdźmy po kolei razem wszystkie x. Pierwszy x równa się 5, czyli żeby dla piątki to równanie było prawdziwe, to 5 razy 5 odjąć 3 musiałoby się równać 4 razy 5 dodać 3. Czy takie równanie jest prawdziwe? Zobaczmy. 5 razy 5 to 25, czyli to będzie 25 odjąć 3 musiałoby się równać 20. Dodać 3. 25 odjąć 3 to 22 równa się 23. Niestety nie, to równanie nie jest prawdziwe. Czyli wiemy już, że x nie równa się 5. Czyli to nie jest rozwiązanie tego równania. Spróbujmy teraz z x równym 6. I jeszcze raz to samo: 5 razy nasze x, czyli 6, zapiszmy to w kolejności wskazanej przez kolory. Minus 3 równa się 4 razy nasze x, dodać 3 i wstawmy nasze x, czyli 6 w puste miejsca. 5 razy 6 odjąć 3 równa się 4 razy 6, dodać 3. 5 razy 6 to 30, odjąć 3 to musiałoby się równać 4 razy 6 to 24, dodać 3. I to się zgadza. 30 odjąć 3 to 27 i to się na pewno równa 24 dodać 3, czyli też 27. Zatem x równe 6 spełnia nasze równanie. Czyli x równa się 6 jest rozwiązaniem tego równania. Upewnijmy się, że x równe 7 nie spełnia naszego równania. Jeżeli x równa się 7, to mamy 5 razy 7. Odjąć 3 musiałoby się równać 4 razy 7. Dodać 3. We wszystkich tych przypadkach wykonujemy najpierw mnożenie. Kolejność działań w tym przypadku jest dosyć oczywista i nie sprawia kłopotów. Czyli to będzie 35 odjąć 3, musiałoby się równać 28 dodać 3. 35 odjąć 3 to 32, 28 dodać 3 to 31. To się nie równa. To nie jest rozwiązanie naszego pierwotnego zadania.